Cześć, witam Cię serdecznie. Ten etap, kiedy zamierzam z Tobą pogadać dzisiaj o rzeczach, które są dla mnie ważne z punktu widzenia w ogóle Pisma Świętego, poświęciłem pewnemu zagadnieniu, które być może będzie dla Ciebie bardzo ważne. Dla mnie osobiście jest bardzo istotne. Dlaczego? Bo będę dzisiaj mówił o mądrości biblijnej, czyli nie tylko żydowskiej, czyli tej Starego Testamentu, ale mądrości biblijnej, czyli Starego i Nowego Testamentu w koncepcji bycia skutecznym w biznesie, czyli o czym i na czym polega mądrość biblijna w biznesie. Otóż pierwszy odcinek, który przygotowałem dla Ciebie, to jest odcinek dzisiaj poświęcony lękowi, bardziej trzem twarzom lęku, czyli na czym polega lęk i dlaczego lęk tak bardzo mocno ten lęk powoduje, że nie osiągamy tego, co byśmy chcieli w naszym biznesie, w naszej sprzedaży, w naszych jakichkolwiek celach, w naszej skuteczności, w naszej sprawczości. I popatrzcie, dlaczego to jest tak bardzo ważne. Dlatego, że słuchajcie, lęk bardzo mocno jest tępiony, znaczy nie tyle jakby można powiedzieć tępiony, ale bardzo dużo Bóg mówi na temat lęku w Piśmie Świętym. Po pierwsze, w Piśmie Świętym możemy znaleźć zapis, który mówi o tym, że jako pierwsi na stracenie, czyli do piekła, pójdą ci, którzy są tchórzami. Już powinno nas to zaciekawić, dlaczego tak bardzo mocno Bóg tępi zachowania tchórzy i dlaczego nienawidzi Bóg ofiar? Dlaczego nienawidzi ludzi, którzy robią z siebie ofiary? I popatrzcie, to jest bardzo ważne, dlatego że jak zaczniemy sobie studiować Pismo Święte, to zwrócimy uwagę, że chociażby w Księdze Jozuego, to jest w pierwszym rozdziale, Bóg bardzo często, jak o czymś mówi, że coś jest bardzo istotne i bardzo ważne, czyli chce coś podkreślić, to bardzo często mówi, przypomina o tym trzy razy. Wiele jest takich fragmentów w Piśmie Świętym, które są trzy razy powielone, ale jest tylko jeden fragment, to jest niesamowite, to jest tylko jeden fragment, który jest powielony więcej niż trzy razy, bo cztery razy w jednym rozdziale. W jednym rozdziale, prawie werset po wersecie. I ten fragment mówi o tym, że Bóg mówi do Jozuego w pierwszym rozdziale, w szóstym wersecie: wzmocnij się i bądź mężny. Następnie w siódmym wersecie mówi: tylko wzmocnij się i bądź bardzo mężny. Po to, żeby w dziewiątym już wersecie powiedzieć: wzmocnij się i bądź mężny, nie lękaj się i nie przerażaj. Gdzie w 18 wersecie tego samego rozdziału mówi: tylko wzmocnij się i bądź mężny. Dlaczego tak Bogu zależy na tym? Dlaczego Bóg ciągle nawołuje do tego, żebyśmy się wzmacniali, żebyśmy byli mężni? Dlatego, że to jest jedna z najważniejszych funkcji bycia sprawczym w biznesie. W moment wzmacniania się, to jest moment treningu. Wzmacnianie się polega na tym, że się trenujemy. Musimy wiedzieć o tym, że trening zawsze polega na opóźnionej gratyfikacji. To znaczy, ja dzisiaj się trenuję po to, żeby za parę miesięcy bądź lat uzyskać z tego jakiś efekt. Czyli wzmacnianie się polega na nieustannym trenowaniu pewnych rzeczy, które z jakiegoś powodu mogą być dla nas ważne i dać nam pewne kompetencje. Czyli od razu nam mówi, Bóg do nas mówi: wzmacniaj się ciągle. Wzmacniaj się, ciągle się trenuj. Dlaczego? Dlatego, że trening czyni mistrza. My o tym wiemy, ale ilu z nas bardzo często coś robi, nie wychodzi mu to i co mówi, nie działa. Ktoś ci powiedział, że masz na przykład świetny biznes dla ciebie, albo masz świetny produkt, świetną usługę. Ty to przetestowałeś raz, dwa razy, trzy razy, mówisz: ty, nie działa, bo u mnie nie działa, próbuję tak jak ty, ale nie działa. Bóg do nas mówi, że to jest beznadziejne zachowanie. Dlaczego? Dlatego, że ty masz się wzmacniać, a wzmacnianie polega na tym, że masz się trenować w czymś, a jeżeli masz się trenować w jakichś kompetencjach, umiejętnościach, w sprzedaży, w różnych rzeczach, to trenowanie wymaga czasu, a ten czas najczęściej jest odmierzany w miesiącach bądź latach, ok? Ale drugim bardzo ważnym aspektem w Księdze Jozuego jest to, że Bóg do nas mówi: wzmacniaj się i bądź mężny, czyli bądź odważny. Bóg nienawidzi tchórzy. W ogóle to jest bardzo ważne. Bóg nie lubi tchórzy. Bóg nie lubi ludzi, którzy robią z siebie ofiary. Dlatego Izraelici nie weszli do ziemi obiecanej. Wszedł tylko Jozue i Kaleb. Dlaczego? Dlatego, że robili z siebie ofiary. Bóg nienawidzi ludzi, którzy robią z siebie ofiary losu. To jest bardzo istotne. Więc mówi do nas: wzmacniaj się i bądź mężny. To jest istotne. W momencie, kiedy na czym polega mężność? Polega na tym, że jesteś przed. Cała funkcja bycia przed się biorcą, czy bycia przed stawicielem handlowym, polega na byciu przed. Bycie przed polega na tym, że sięgasz po coś, czego nie znasz, czyli masz w sobie odwagę. To jest bardzo istotne. Wielu ludzi do mnie mówi: Mateusz, bo potrzebuję więcej danych, potrzebuję więcej informacji. Wiesz, być może za rok, albo wiesz, to za młody jestem teraz na to, albo za stary jestem, albo wiesz, to być może nie dla mnie, lepiej dla mojego męża. I tak dalej, i tak dalej. Jest masę wymówek. Bycie odważnym, bycie mężnym polega na tym, że pomimo braku pewnych danych, ty wiesz o tym, że je zdobędziesz w trakcie, podejmujesz decyzję, że ruszam do czegoś, żeby coś sprawdzić i w tym się wzmacniam, tym się wtrenuję.
To jest kompetencja, która jest kompetencją mistrzowską. O tym mówi Pismo Święte. Wzmacniaj się, czyli trenuj się nieustannie, ale myśl w kategoriach dopiero miesięcznych czy lat i bądź odważny, bo pomimo braku informacji różnych rzeczy, musisz podjąć decyzję bycia przed. To jest tak istotne, że Paweł w liście do Tymoteusza, to jest w pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, w 7 wersecie mówi w drugim zdaniu, sam zaś ćwicz się w pobożności, ciągle mówiąc do Tymoteusza, do swojego brata, do swojego syna duchowego i tak dalej, ćwicz się ciągle. Na przykład mówi w 14 wersecie tego samego rozdziału, mówi do niego, nie zaniedbuj daru, który jest w tobie. Ciągle się z nim ćwicz, wzmacniaj się, zachęcaj innych do nauki. Ciągle mówi, ciągle o tym przypomina. Paweł mówi, że to, że posiadamy dar, to, że posiadamy pewne umiejętności, o których będziemy mówili dalej, one nic nie znaczą, jeżeli ty się w tym nie trenujesz, czyli nie wzmacniasz tego. I to wzmacnianie też nic nie znaczy, jeżeli nie masz w sobie odwagi. To jest bardzo istotne. Pierwsza z kompetencji, czyli z koncepcji biblijnych, nie możesz ruszyć z niczym, dlatego że zawsze wszystko ci się rozwali, jeżeli nie będziesz miał w sobie chęci wzmacniania się, trenowania, pomimo tego, że musisz trenować długo i bycia odważnym, czyli próbowania, analizowania, wchodzenia w pewne rzeczy, które z jakiegoś powodu nawet na chwilę obecną mogą ci wydawać, że być może są dla ciebie ryzykowne. Dlaczego? Bo masz się w nich trenować, wzmacniać. Jeżeli się okaże, że to nie jest dla ciebie, to odcinaj, odrzuć to, to będziesz przynajmniej wiedział, że ta droga nie jest dla ciebie, okej? To jest pierwsza rzecz, o której mówi na temat lęku. Przeciwstawianie lękowi jest przeciwstawianie się lękowi. Jedno z twarzy lęku jest to, że my nie jesteśmy przed, boimy się sprawdzać, co jest przed nami. Nigdy nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co jest przed nami, jeżeli w to nie wejdziemy. To jest pierwsza rzecz. Ale jeżeli już to wchodzimy, to wzmacniajmy się, trenujmy się w tym. To jest pierwsza twarz lęku, która jest opisana w Piśmie Świętym. Drugi bardzo ważny aspekt, który chciałbym ci przekazać w tym odcinku, jest to, że Bóg bardzo często w listach apostolskich mówi do nas, że dzieli nas, ludzi, na dwie kategorie. Na tych, którzy piją mleko, czyli są niemowlętami, są dziećmi, czyli oni muszą patrzeć, ile się jeszcze wzmacniać, ile trenować, i na ludzi, którzy już posiadają pokarm taki Boży, czyli już są, można powiedzieć, dorosłymi. I to jest bardzo ważne, dlaczego, jak to odnieść na punkt biznesowy. Otóż popatrzcie, jak sobie przeczytamy, to jest list do Koryntian, trzeci rozdział listu do Koryntian. Trzeci rozdział listu do Koryntian. On do nas mówi w bardzo prosty sposób. Paweł mówi do ludzi, do których chce uczyć, będąc pełen świadomy i pełen Ducha Świętego, czyli pod pełnym namaszczeniem Boga, mówi do ludzi, że przychodzi do nich, wiedząc o tym, że są niemowlętami. Czyli mówi do nich, że wiem o tym, że wy jeszcze potrzebujecie treningu. I teraz patrzcie, bardzo ważną rzecz. I on mówi tak. Karmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć, a nawet teraz jeszcze nie możecie. I popatrzcie, dlaczego to jest ważne. Dlatego, że niemowlęta piją mleko. Jeżeli jesteś na początku drogi, to pijesz mleko. Sorry, pijesz mleko. Jeżeli ja jestem na początku jakiejś drogi, piję mleko. Zanim sięgnę po pokarm, czyli zanim sięgnę po rzeczy, które mi mogą, co mogę naprawdę wykorzystywać pewne rzeczy, początkiem mojej drogi jest zawsze mleko. I to jest największe ograniczenie naszego potencjału. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często jest tak, że ludzie zostają na fazie picia mleka, czyli na fazie bycia niemowlętami w biznesie. Dlaczego? Bo nie chcą zrozumieć, że jedyną granicą przejścia lęku między byciem niemowlęciem, a byciem dorosłym, czyli bycie w pełnym sprawczym osiągania po swoje rezultaty, jest to, co pisze Paweł w trzecim rozdziale, i to jest trzeci teraz werset, gdyż jesteście jeszcze cieleśni, czyli jesteście jeszcze niemowlętami, bo skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to właśnie to znaczy, że jesteście jeszcze dziećmi. I to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że lęk wymusza na nas pewne zachowania, pewne emocje. Ludzie, którzy są dorośli, to są ludzie, którzy nie oceniają. To są ludzie, którzy doceniają. Ludzie, którzy są dorośli, to są ci, którzy skupiają się na sobie, rozumiesz, a nie zazdroszczą innym. Pomagają innym, a nie zazdroszczą. I to są ludzie, którzy nie mają sobie pożądliwości. Dlaczego? Bo mają pragnienia wynikające z dobrości, z miłości, a nie pożądliwość posiadania czegoś tu i teraz, jak dzieci, które dostają zabawkę i od razu chcą się tym bawić. I to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że Paweł mówi do nas w liście do Koryntian, że my będziemy wtedy cieleśni, czyli wtedy jesteśmy dziećmi, kiedy zazdrościmy. Czyli popatrzcie teraz bardzo ważną rzecz. Jeżeli ty dzisiaj zazdrościsz komuś, czegokolwiek,
Czyli zazdrości jego, jego społeczności, jego biznesu, jego, nie wiem, materialnych rzeczy. I obgadujesz to i zazdrościsz temu, i wiesz, i mówisz o tym, starając się w jakiś sposób obgadywać i tak dalej. To znaczy, że dalej jesteś dzieckiem. To znaczy, że dalej masz w sobie lęk przed byciem dorosłym. To jest bardzo ważne. To jest jedna z twarzy lęku przed byciem dorosłym. Dlatego, że bycie dorosłym sugeruje to, że przestajesz żyć w zazdrości. Ilu z nas zazdrości innym? Mówi, ty, patrz jak on ten ma, patrz jaki ten ma to z firmy, patrz ten pewnie musiał oszukać, ten pewnie musiał... Ile my mamy takich w sobie różnego rodzaju baboli, które my mówimy, wrzucamy, oczerniając innych ludzi, starając się, rozumiesz, oceniać ich. Wiesz dlaczego? Dlatego, że żyjesz w lęku, cholernym lęku, który mówi Pismo Święte, i jesteś dalej niemowlęciem, które potrzebuje picia mleka, a nie pokarmu Bożego. I to jest coś, co ogranicza nasz biznes. Zazdrość, jedna z funkcji lęku, ogranicza nasz biznes, bo zazdrościmy innym ludziom, skupiamy się na innych ludziach, nie na sobie. Pożądliwości, to znaczy chcemy mieć tu i teraz, najlepiej tu i teraz od razu, tak jak dzieci, zabawki, a nie wiemy o tym, że możemy na przykład w przyszłości, robiąc dzisiaj coś, w przyszłości zbudować na przykład maszynkę do zarabiania pieniędzy. I kłótnie, czyli kłócenie się z innymi ludźmi, sugerowanie, kto ma większą rację. Nie. Ludzie, którzy są dorośli, czyli ludzie, którzy nie mają w sobie lęku, oni dyskutują, nie kłócą się. To są ludzie, którzy nie wydają swoich opinii, tylko ludzie, którzy bardziej coś sugerują. Zauważyłeś, jakie to jest niesamowite? Pierwsze jest, wzmacnia się, bądź mężny, ale drugi, że jeżeli chcesz być sprawczy, to musisz przestać zazdrościć innym ludziom, przestać mieć pożądliwości swojego ciała i przestać, rozumiesz, wchodzić w kłótnie. Dlaczego? Bo ty jako osoba dorosła, czy osoba, która jest, ma osiągać sukces, to jest osoba, która jest gotowa na to, żeby pomagać innym ludziom, a nie ta osoba, która musi mieć pomoc od innych ludzi, bo inaczej nie będzie funkcjonować. To dziecko potrzebuje pomocy, więc jak jest u ciebie zazdrość, jest u ciebie pożądliwość i są u ciebie kłótnie, i teraz sobie sam odpowiedź, to znaczy, że dalej jesteś dzieckiem i potrzebujesz opieki. I dlatego nie możesz dostać więcej, i Biblia mówi, dlatego nie możesz dostać więcej darów Bożych, więcej bogactwa, obfitości i tak dalej. Dlaczego? Bo gdyby dziecko dostało dzisiaj niesamowicie fantastyczne zabawki, bardzo drogie, to by je zniszczyła i te zabawki by nic nie zrobiły dla świata, dlatego ci Bóg ich nie daje. Rozumiesz? To jest druga koncepcja. Trzecia, która jest bardzo istotna, to jest to, że teraz jak doświadczyć, czyli jak przejść z tych emocjonalności, co mówi Pismo Święte, czy jak przejść z emocjonalności do bycia dorosłym, czyli posięgania to, co mamy otrzymywać od Boga, żeby nasze biznesy wzrastały. To mówię o tym list do Rzymian, to jest 10 rozdział, list do Rzymian. 10 rozdział, bodajże 17 werset, to jest zaraz po Dziejach Apostolskich, jest list do Rzymian, 10 rozdział, 17 bodajże werset. Otóż list do Rzymian jest niesamowitym w ogóle listem. I on mówi, że w momencie, żeby nasza wiara, żebyśmy wzrastali, żebyśmy mogli wzrastać we wszystkim, co robimy, to 10 rozdział, 17 werset mówi, że wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie poprzez Słowo Boże, przez Słowo Boże. O czym nam mówi ten fragment? Mówi nam o tym, że żebyśmy wzrastali w naszym przekonaniu, czyli przestali zazdrościć, przestali pożądać, naprawdę wzmacniali się, trenowali, byci odważnymi, to nasza wiara w te wszystkie rzeczy, żebyśmy przechodzili punkt po punkcie, polega na słuchaniu Słowa, które jest, na słuchaniu poprzez Słowo Boże. I to jest bardzo ważna rzecz. Na czym polega? Na słuchaniu. To jest coś, co nam mówi Pismo Święte. Jeżeli chcesz wzrastać i studiujesz Pismo Święte, to Bóg w każdej kolejnej sprawie, w każdym małym aspekcie, krok po kroku, według ideologii Kaizen, jakkolwiek by to nie nazywać, daje ci dodatkowe rzeczy, które sprawiają, że zaczynasz wzrastać. Poprzez Słowo Boże. Słowo Boże jest żywe, to jest rema. Rema po grecku to jest słowo, które jest ma nadany sens, czyli ono jest słowem żywym. Jeżeli ty się wsłuchujesz w żywe słowo, ale je słuchasz, czyli nie jesteś negatem, nie komentujesz, tylko słuchasz, to w momencie, kiedy jesteś niemowlęciem, wzmacniasz się, trenujesz i słuchasz, zaczynasz stawać się mężczyzną, który może dostać dary od Boga, którymi są darami, które są tak istotne dary, które tworzą niesamowite rzeczy w twoim biznesie. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wzrastanie polega na
wsłuchaniu, na trenowaniu i słuchaniu. Jeżeli ty jesteś w fazie wsłuchania, jeżeli ty jesteś w fazie trenowania, jeżeli ty jesteś w fazie wzrostu, to sorry, to nie jest ukończony proces, więc twoim prawem, jeżeli ty chcesz wytrwać w tym, jest trenowanie się punkt po punkcie, ale słuchanie poprzez Słowo Boże tego, co masz robić krok po kroku, żeby wzrastać, żeby stać się w końcu z niemowlęcia, stać się prawdziwym mężczyzną, prawdziwą kobietą, która realizuje prawdy Boże, które Bóg nam daje. I to jest bardzo istotne. I dlaczego tak to, i na czym to polega? Bo Bóg do nas mówi, że ty i ja jesteśmy godni wszystkich rzeczy. Bóg do nas mówi, i to jest bardzo ważne, to jest list do Galacjan. Niektórzy z was w Piśmie Świętym będziecie mieć do Galatów, do Galacjan, jakkolwiek by tego nie nazywać. List do Galacjan jest przed listem do Efezjan. I co do nas mówi Bóg? Bóg do nas mówi w trzecim rozdziale, 26 wersecie, mówi do nas: wszyscy bowiem, ty i ja, wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Ale w 29 do nas mówi w wersecie, że jesteśmy też dziedzicami. Czyli jesteśmy godni temu, żeby robić naprawdę wielkie rzeczy. Bóg daje nam pełną obfitość. Będziemy mówić to w następnym odcinku. List do Efezjan o tym mówi. Daje nam pełną obfitość, daje nam pełne błogosławieństwo, daje nam pewne rzeczy, daje nam wszystko, rozumiesz? Daje nam wszystko, co potrzebujemy, żebyśmy osiągali spektakularne sukcesy. Spektakularne. Dlaczego? Bo jesteś synem, jesteś dziedzicem i jesteś królem, rozumiesz, według Pisma Świętego. Tylko mówi do nas list do Galacjan w 4 rozdziale, że ty jesteś godny tego, nieważne kim jesteś, nieważne jakiego jesteś pochodzenia, nieważne co masz, rozumiesz, nieważne, dla Boga nigdy to nie miało znaczenia, ale ty jesteś godny wszystkiego, rozumiesz, jeżeli masz lęk w sobie, wstyd, że na przykład nie zasługujesz na coś, bo masz grzechy, albo coś tam się wydarzyło, rozumiesz, bo już 1000 razy próbowałeś, za każdym razem ci nie wychodziło i teraz wszyscy to negują. Pismo Święte mówi jasno, że w momencie, kiedy przyjmiesz Chrystusa, jesteś synem Boga, jesteś dziedzicem, jesteś królem, więc jesteś godny wszystkiego, ale Bóg do nas mówi w 4 rozdziale listu do Galacjan: mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego. Dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni, rozumiesz, od sługi, rozumiesz, pomimo tego, że jest panem wszystkiego. Jeżeli ty nawet jesteś stworzony do tego, żeby masz robić wielkie rzeczy, list do Efezjan, 2 rozdział, 10 werset, dostaliśmy wielkie rzeczy, w których mamy chodzić. Jeżeli jesteś nawet do tego stworzony, Bóg ci dał wielkie rzeczy, które masz robić, dał ci coś kapitalnego, dał ci wszystkie rzeczy, które po prostu, że możesz sięgać po niesamowite rzeczy, to w momencie, kiedy ty nie przejdziesz z dziecka do funkcji bycia dorosłym, czyli w momencie, kiedy dalej będziesz dzieckiem, to pomimo tego, że masz własność, należy do ciebie, nie możesz decydować, Bóg ci nigdy nie da twojego sukcesu w twoim biznesie. Dlaczego? Bo dziecko jest dalej dzieckiem i pomimo, że jest dziedzicem, niczym się nie różni od sługi. Dlaczego? Bo nie ma prawa głosu i nie dostanie rzeczy od Boga. To jest kluczem. Lęk, który ci mówi, że nie jesteś czegoś godzien, lęk, który ci mówi o tym, że rozumiesz, który ci mówi o tym, że trzeba innych negować i skupiasz się na innych, lęk, który ci mówi o tym, żebyś po coś nie sięgał, powoduje, że nie przechodzisz punkt po punkcie do tego, co Bóg dla ciebie przygotował. A Bóg przygotował dla nas fantastyczne rzeczy, tak wyjątkowe, że ja mam ciary za każdym razem, jak o tym słucham. I chcę ci powiedzieć, że w momencie, kiedy ty to osiągniesz, czyli w momencie, kiedy zaczniesz studiować Pismo Święte, bo wiara będzie ci rosła poprzez słuchanie, ale Pisma Świętego, jeżeli będziesz się wzmacniał, jeżeli będziesz odważny, jeżeli zaczniesz przechodzić, przestaniesz pić mleko, czy w pewnym momencie zrezygnujesz z mleka i staniesz się naprawdę dorosłym w tym, co robisz, to Pismo Święte do nas mówi coś tak niesamowitego. To jest drugi list do Tymoteusza. To jest drugi list do Tymoteusza. Robi tak coś wyjątkowego, że to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy. Kiedy Paweł, realizując rzeczy, które dostał, powołanie, które ma, o którym będziemy mówić w następnym odcinku, czyli dlaczego warto znaleźć powołanie, kiedy przestał się bać, kiedy się wzmacniał, kiedy już osiągnął te wszystkie rzeczy, kiedy je zrealizował, przestał pić mleko, kiedy stał się dorosły, kiedy zaczął tworzyć wyjątkowe rzeczy na chwałę Pana, w 4 rozdziale, w 2 liście do Tymoteusza, w 7 wersecie mówi: dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Amen. Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem, rozumiesz?
w momencie, kiedy ty przejdziesz, przezwyciężysz strach, zaczniesz się wzmacniać, będziesz wiedział, że masz opóźnioną gratyfikację, czyli trzeba się wzmacniać w treningu miesięcznym, rocznym i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przestaniesz zazdrościć innym ludziom, żyć w pożądliwościach, rozumiesz, wstydzie, dlatego że wstyd zawsze jest ograniczeniem. Kiedy zrozumiesz, że jesteś synem, dziedzicem i królem Boga i że Bóg ci dał wielkie rzeczy, ale ty jesteś dzisiaj dzieckiem, które pije mleko i to jest czas, kiedy masz przestać pić mleko i zacząć się wzmacniać, żeby zacząć żyć w pokarmie duchowym, to w tym momencie, kiedy ty to przejdziesz punkt po punkcie, to Bóg zacznie ci dawać wielkie rzeczy. Wiesz dlaczego? Bo dopiero wtedy będziesz mógł realizować te rzeczy, wykorzystując to, co ci daje Pan. Dlatego, że różnicą jest między tym, jak wygrasz milion dolarów w totolotka, a w tym, jak zarobisz milion dolarów. Co do funkcji jest to samo, bo masz milion dolarów, ale co do działania jest inna rzecz, bo gdybyś wygrał milion dolarów w totolotka, to prawdopodobnie po 3 latach, jak pokazują badania, byłbyś w gorszej sytuacji niż przed wygraną. Ale gdybyś zarobił milion dolarów w totolotka, to prawdopodobnie po 3 następnych latach miałbyś tych 3-4 miliony dolarów. Dlaczego? Bo na tym polega wzmacnianie się, na tym polega trening i tego Bóg chce nas nauczyć. Amen. Jeżeli Cię to sprowokowało, że w jakiś sposób Cię poruszyło to nagranie, proszę Cię, udostępnij je i napisz teraz komentarz. Powiedz mi, czy w ogóle to ma sens. Jeżeli tak, wyślij wiadomości Messenger do swoich znajomych, to żeby w końcu zaczęli żyć według mądrości biblijnej w biznesie, którą mamy opisaną. I jako pierwszy z tych aspektów, ja Ci bardzo dziękuję. Czekam na Twój komentarz. Bardzo to jest dla mnie ważne, żebyś napisał, że w ogóle to słuchasz, żebym poznał Twoje imię, bo chciałbym z Tobą przybić piątkę. Trzymaj się. Do zobaczenia już wkrótce w następnym odcinku. Thank you.